Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia WNET. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl /wspieraj Radio WNET. A my już na łączach nie z Warszawą, a z Szanghajem. Andrzej Zawadzki-Liang, prawnik, który od wielu, wielu lat mieszka w Chinach. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor, i witam słuchaczy. No to na początek skrót w pigułce pandemicznych obostrzeń i lockdownu. Jak zmieniła się sytuacja przez ostatnie kilka dni? Będę się starał, żeby to było w pigułce, choć rzeczywiście jest to dość trudne. Dlaczego? Bo dużo się dzieje. Przede wszystkim dzisiaj jestem trochę podekscytowany, proszę mi wybaczyć, ale to dlatego, że po 8 tygodniach i 2 dniach będę mógł wyjść z osiedla, tu z mojego osiedla, zresztą tak jak w niektórych innych osiedli, na spacer naokoło osiedla, tu w pobliżu tylko, na 2 godziny. Więc to się na pewno zmieniło, więc powoli się otwiera. Osiedla się otwierają. Mieszkańcy będą nie tylko już mogli wyjść na spacer właśnie w pobliżu swoich budynków, ale już troszeczkę dalej. Na pewno też i zaopatrzenie się już w końcu też poprawia, ale tylko zakupy online. Nie trzeba już czekać 2 dni czy 3 dni, a poprawia się w tym sensie, że po prostu nie są już tak... Zakres podstawowych artykułów jest rozszerzany, można tak to powiedzieć. Tak więc no, nie mówiąc już o tym, że oczywiście liczba zakażeń spada, natomiast podstawą do funkcjonowania, do tego nawet wyjścia z osiedla, do tego, żeby cokolwiek, czy teraz, czy w ciągu najbliższych tygodni, bo władze zakładają do 15 czerwca w miarę już, żeby życie funkcjonowało po nowemu, to niezbędne są tutaj parę elementów. Mianowicie po pierwsze, na dzisiaj muszę mieć test, który jest ważny, PCR test, który jest ważny 48 godzin. Zresztą dzisiaj rano taki test został zrobiony. Drugim aspektem jest oczywiście kod zdrowotny, QR kod zdrowia, gdzie tam są informacje dotyczące i szczepienia, i testów. I drugi kod, który powinienem mieć, no i muszę skanować, to jest kod lokalizacji, czyli że wychodząc z osiedla, przychodząc do osiedla, do autobusu, do wszelkich miejsc publicznych, to będzie używane. Czyli na każdym kroku, żeby prześledzić moją drogę poruszania się. W razie wypadku, takie przynajmniej jest to wypadku wirusa, takie jest oficjalne. No bo zapowiedziane jest, że to będzie otwieranie się, tak, mamy już tylko 400 zakażeń dziennie, no ale stopniowe, uporządkowane i jak ja to dodaję jeszcze limitowane, bo limitowane w sensie ilości ludzi, jakie mają. Bo ja dostałem na przykład kartę wyjścia z osiedla w dniu dzisiejszym, ale tylko na rodzinę jedną, ja mogę wyjść. Każdego dnia jedna osoba z rodziny może wyjść. Także optymizm jest już jakiś. Jakieś światełko w tunelu już się świeci, można powiedzieć. To bardzo dobrze, że to światełko w tunelu jest, ale jak wyglądają te relacje na poziomie rządu? Bo wiemy, że zbliża się wielkimi krokami zjazd Komunistycznej Partii Chin. Jak to wydarzenie jest komentowane? Jak właśnie COVID, Szanghaj mają wpływ na to, co będzie się działo podczas tego zjazdu? No, z pewnością mają wpływ i będą miały wpływ, szczególnie że no, zjazd się zbliża, chociaż nie jest to jakimś tematem numer 1. Niemniej jednak no, w różnych prowincjach, na szczeblu prowincji, na szczeblu miast odbywają się zebrania delegatów czy lokalne kongresy. Natomiast to, co się dzieje w Szanghaju, o tyle nawet, co dzięki uprzejmości państwa relacjonuję wam, ma wpływ, bowiem teraz już jak epidemia uważają, że jest pod kontrolą, inne miasta zaczynają stosować te same zasady, te same metody typu ścisłej izolacji, natychmiastowej izolacji. Nawet bezobjawowych pacjentów do szpitali tymczasowych. Nie mówiąc już o najnowszym, przepraszam, że tak się wyrażę, modzie, na ustawianie w miastach kiosków, budek do pobierania testów. Będą one wszędzie od osiedli po stacje autobusowe, po przystanki autobusowe końcowe, stacje metra, galerie handlowe, gdziekolwiek. Założeniem jest, że osoba powinna mieć nie dalej niż 15 metrów spacerkiem do takiego punktu. No ale jeśli 48-godzinny test ma być wymagany, no to też jest kwestia, gdzieś go trzeba zrobić. Więc tutaj kolejne miasta prowincjonalne i inne ogłaszają, że też idą tą drogą. Mimo że w innych miastach nie jest to jakaś sytuacja, powiedzmy sobie, dramatyczna, czy wręcz fala zakażeń, bo w całych Chinach, łącznie z Szanghajem, codziennie w tej chwili jest około 640 przypadków. To niewielka liczba, ale tak, wielkie problemy mogą się pojawić w związku z tym, co może wydarzyć się na Tajwanie. I tutaj bardzo ważne pytanie. Prezydent Joe Biden 2 dni temu stwierdził, że Stany Zjednoczone są gotowe do bezpośredniej, to jest chyba słowo kluczowe, interwencji wojskowej w przypadku agresji Chin na Tajwan. Co mówi się o Tajwanie? Co mówi się o tej wypowiedzi Joe Bidena? Panie redaktor, tak, ta wypowiedź wczorajsza wywołała tutaj poruszenie, żeby nie powiedzieć, że dość taką lawinę. To dlatego, że po raz pierwszy oczywiście w tak zdecydowany sposób prezydent Stanów Zjednoczonych stawia tą sprawę. Dwa, oczywiście jest tu ten kontekst, że taki, nazwijmy to, bardziej światowy, dotyczący tego, że nie zadeklarował, że wyśle wojska amerykańskie i siłą będzie bronił Tajwanu. Przepraszam, Ukrainy, ale będzie bronił Tajwanu. Rzecznik rządu natychmiast, to było bardzo szybko, dosłownie w godzinę, dwie po wypowiedzi prezydenta Bidena, natychmiast wydał oświadczenie, iż żeby zastanowił się dobrze nad tym, co mówi, jakie słowa wypowiada i żeby czasami nie doceniał możliwości Chin i w kwestii tajwańskiej, jakich stanowiska Chin w kwestii tajwańskiej. Chociaż na tą sprawę trzeba spojrzeć, myślę, też troszeczkę szerzej. Mimo całego tutaj ostrego stanowiska i wyrażenia swojego niezadowolenia przez stronę chińską. Natychmiast zresztą po sprawie rzecznika rządu Chin Biały Dom wydał też oświadczenie, że Stany Zjednoczone stoją wciąż na stanowisku jednych Chin. Nie zmieniają tu całego swojego stanowiska. Dlatego nawet ten komentarz rzecznika rządu i natychmiastowe jakby w odpowiedzi na komentarz tego rzecznika rządu, chciałbym powiedzieć tu trochę szerzej, bo proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie Stany Zjednoczone nie mają innego narzędzia nacisku na Chiny niż właśnie kwestia Tajwanu. I tutaj rzeczywiście jakby trochę z punktu widzenia zachodniego nie doceniają, że ta kwestia dla Chin jest bardzo delikatna, jest zasadnicza, że to jest właśnie kwestia integralności terytorialnej, i które zresztą Chiny podkreślały, że dopóki nie będzie Tajwan chciał się oderwać od Chin w rzeczywistym sensie formalnym, to one nie zaatakują. Natomiast Chiny podkreślały, że chcą zjednoczenia pokojowego, na drodze pokojowej. Natomiast nie wykluczają użycia siły w przypadku naruszenia ich, gdyby jakieś właśnie siły. Zresztą oczywiście klasycznie zwrócili uwagę Bidenowi na to, że po prostu jest to kwestia, która nie tylko może wpłynąć nawet na relacje chińsko-amerykańskie. A tym bardziej jest to istotne, bo z drugiej strony prezydent Biden rozważa sytuację zniesienia ceł karnych na Chiny, które jeszcze za prezydenta Trumpa. Także, a z tym wsparciem Tajwanu to też jest tak, myślę, że to wszystko jest grą dyplomatyczną, gdzie każdy chce mieć jakąś tutaj swoją przewagę wygrać. Tajwan nie został przecież Zresztą wyraził swoją dzisiaj, prasa, media tajwańskie wyraziły lekkie rozgoryczenie w tym, że nie zostały członkiem, założycielem nowej struktury, tej struktury gospodarczej Indo-Pacyfiku, którą prezydent Joe Biden ogłosił też wczoraj w Tokio. Więc tutaj też widać wyraźnie, Stany Zjednoczone starają się balansować, czy między właśnie tak, to uderzą, to właśnie starają się tonować swoje wypowiedzi. Na pewno to będzie im zapamiętane, takie wypowiedzi nie wpłyną na polepszenie tych relacji, to z pewnością. Bardzo dziękujemy za ten głos. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajRadioWnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia WNET. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio WNET nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio WNET, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność z opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia WNET. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajRadioWnet.